Fortes infide. Listy arcybiskupa Wigano Wydawnictwo Freedom. Rok 2022. Fragment rozdziału czyta Lenka Miller. Wielki Reset. Czym jest Wielki Reset? Arcybiskup Carlo Maria Vigano. Wielki Reset to pojęcie stworzone kilka lat temu przez dominujące na świecie kręgi masonerii. Oznacza rodzaj globalnej rewolucji, przygotowanej przez tę elitę, aby od nowa określić istotę społeczeństw. Mowa o narzuceniu masom szeregu zmian, przygotowujących na panowanie antychrysta. Proces ten jest w praktyce niemożliwy do przeprowadzenia metodami demokratycznymi przy braku jakichś katastrofalnych wydarzeń, które mogłyby to w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. Ideały lepszego świata, szacunek dla środowiska, braterstwo między narodami czy inkluzywność to tylko obłudny i zwodniczy sposób przeprowadzenia tej rewolucji oraz przykrycie jej rzekomo szlachetnego celu, w praktyce ukrywającego prawdziwe zamiary elity, która jak najbardziej otwarcie przyznaje, że nic, nie będzie takie jak wcześniej. Kim są kluczowe osoby stojące za wielkim resetem? Co wiemy o ich osobistych przekonaniach? Elita promująca wielki reset składa się z głównych organizacji międzynarodowych. Od Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba po ONZ, od Komisji Trójstronnej po grupę Bilderberg przy jednoczesnym wsparciu swoich przedstawicieli, których można znaleźć w rządach, instytucjach finansowych, międzynarodowych korporacjach i mediach. Proces ten trwał od wieków, kierowany był przez wielkie dynastie finansowe, między innymi przez Rothschildów i Rockefellerów które dzięki swemu niezmierzonemu bogactwu mocno ingerują w politykę poszczególnych państw. Jest to zasadniczo masońska sieć powiązań, zarówno pod względem prezentowanych zasad, jak i nienawiści wykazywanej w stosunku do religii, a w szczególności do naszego pana. Jeśli weźmiemy pod uwagę postulaty promowane przez zwolenników wielkiego resetu, możemy prześledzić je wstecz do piekielnej triady rewolucji francuskiej i korzeni masonerii, wolności, równości i braterstwa. Każdy katolik posiadający wiedzę na temat nauk magisterium kościoła rozumie, jakie szatańskie przewroty wynikają z tych zasad. Wolność jest równoznaczna z buntem przeciwko suwerenności Boga i Jego świętemu prawu. Równość stawia wszystkich ludzi na jednym najniższym poziomie, zaprzeczając tym samym różnicom i indywidualności każdej jednostki, a przede wszystkim znosząc fundamentalną różnicę, między osobami uznającymi Chrystusa za jedynego Boga i Pana, a tymi, którzy go odrzucają. Wreszcie, braterstwo dąży do stworzenia takiego społeczeństwa, w którym ludzie mogą być braćmi bez jakiegokolwiek odniesienia do Bożego Ojcostwa lub też przynależności do rodziny odkupionych w Chrystusie. Rozważmy jedną ważną sprawę. Człowiek został stworzony na obraz Boga w tym sensie, że odzwierciedla w swoich władzach duchowych atrybuty trójcy, przenajświętszej, moc ojca, mądrość syna, miłość ducha świętego. Wielki Reset chce obalić tę wrodzoną więź człowieka ze swoim stwórcą, panem i odkupicielem, bluźnierczo ją parodiując usuwa Boga z ludzkiej pamięci, wypacza intelekt i wolną wolę człowieka. Wszystko, co robi się w imię globalistycznej ideologii, ma niepotwierdzony, ale bardzo oczywisty cel. Nie możemy już pamiętać o naszej przeszłości ani naszej historii, nie możemy już umieć rozpoznawać dobra i zła. Nie możemy już pragnąć cnoty i odrzucać występku. Jesteśmy zmuszani do potępiania dobra jako formy nietolerancji i zaakceptowania zła, jako wyzwolenia i odkupienia od chrześcijańskiej moralności. A jeśli Bóg jest odrzucany jako Ojciec, to Ojcostwo nie może już istnieć w porządku naturalnym, Ponieważ ojcostwo naturalne jest zwierciadłem Ojcostwa Bożego. Dlatego istnieje teologiczna nienawiść do naturalnej rodziny i nienarodzonego życia. Skoro Bóg nie umarł za nas na krzyżu, nie może być już więcej cierpienia, bólu, śmierci ponieważ w bólu jesteśmy w stanie zrozumieć znaczenie ofiary i przyjąć ją z miłości do tego, który przelał za nas swoją krew. Jeśli Bóg nie jest miłością, nie może już być między ludźmi miłości, ale tylko rozpusta i zaspakajanie przyjemności. Jeśli zaś pragniemy dobra innych, prowadzi to do dzielenia się z nimi najcenniejszym darem jaki posiadamy, czyli wiarą i powstrzymywaniem ich przed popadnięciem w otchłań w imię przewrotnej koncepcji wolności. Ci ludzie nie są ateistami, nie zaprzeczają istnieniu Boga, raczej nienawidzą go, tak jak nienawidzi go Lucyfer. Czy uważa ekscelencja, że jest to bitwa dobra ze złem? Wielki reset to nie tylko ostatni etap przed panowaniem antychrysta. Nabył on wszystkich właściwości prawdziwej religii, zapożyczając język, tworząc ceremonie, powołując własnych kapłanów. Rytuał aktualnej pandemii wykazuje oczywiste cechy religii. Zwłaszcza z powodu prób nadania szczepionce wartości sakramentalnej. Próby te były tak usilne, że zwrócono się do księży i biskupów, a także do samego papieża, aby zaczęli ją promować, nawet głosząc niezbędność jej przyjęcia, by osiągnąć zbawienie. Utożsamiano ją z moralnym obowiązkiem każdego prawowiernego katolika tym sposobem zakazując składania najświętszej ofiary prawdziwemu Bogu, a także udzielania prawdziwych sakramentów, nowa religia covid wprowadziła nowe rytuały higieniczne i nowe sakramenty zdrowotne. Wiara wyznawcy koronawirusa jest groteskową parodią aktu wiary wymaganego od katolika. Różnicę stanowi to że dogmaty religii zdrowia wymagają bezwarunkowej zgody. Są one natomiast zupełnie irracjonalne, nierozsądne i nielogiczne. Brak tutaj przywiązania do prawdy wykraczającej poza rozum człowieka przypomina to raczej dogmat, który jej zaprzecza, udowadniając w ten sposób, że COVID, podobnie jak i inne fałszywe religie, przekracza granice intelektu. Wierzący w COVID muszą zatem udowodnić stopień podporządkowania się jego wyświęconym kapłanom, nawet jeśli będą musieli stanąć w obliczu pojęć urągających naukom medycznym i zdrowemu rozsądkowi. Maski są obowiązkowe, mimo że w ogóle nie chronią przed zakażeniem. Szczepionka jest narzucana, nawet jeśli nie gwarantuje odporności. Wykonywanie zabiegów bez zezwolenia saanhendrynu zdrowia jest zabronione, choćby ich skuteczność wynosiła 100%. Dodajmy, im bardziej absurdalny zakaz, tym mocniej wyznawca staje się członkiem sekty przez sam akt okazania ślepego posłuszeństwa. Niepokojące jest to, że ci, którzy dzisiaj wyrzekają się rozumu w obliczu adhortacji wirusologów papierze, deklarują, że są racjonalistami i przekonanymi zwolennikami nauki przeciw wszelkiemu dogmatycznemu fideizmowi. Z drugiej strony, kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, w końcu Zaczynają wierzyć w cokolwiek.